Dzień dobry Państwu. W Agrosferze wita Janusz Suszyna. Dziś, proszę Państwa, bardzo wdzięczny temat, a mianowicie renesans pszenicy sandomierki. Wdzięczny z tego względu, że związany jest z bezpieczną żywnością, do której każdy tęskni, każdy by chciał i każdy ma wielkie pytania, czy żywność, którą spożywa, jest bezpieczna. No, przede wszystkim bezpieczna jest ta, która jest znakowana systemami jakości żywności. No, trzeba sobie powiedzieć, że wzrost popytu na żywność w wyniku dynamicznie rosnącej populacji ludzkiej zwiększył konkurencję o zasoby naturalne. Mówiąc o zasobach naturalnych, mamy na uwadze, że jest segmentacja klienta. Jest klient, który kupuje żywność konwencjonalną, ale jest klient, który chce kupić żywność bezpieczną, wysokiej jakości. No, kwestia, jaka jest bezpieczna. Każdy dziś sięga najbardziej po żywność jako bezpieczną, tą, którą się żywili nasi dziadowie. Jeżeli oni przeżyli i dobrze się mieli, no pewnie była dobra i my też powinniśmy z tych dobrodziejstw chcieć skorzystać. Pula genowa, proszę Państwa, nowych odmian wprowadzanych do uprawy ulega coraz większemu zawężeniu w dążeniu do uzyskania cech zapewniających wysoki poziom plonowania, jak i opłacalności, co prowadzi do zmniejszenia różnorodności genetycznej i może przyczynić się do zaniku całej populacji danego gatunku. I tak się to dzieje, że niestety liczba gatunków nam zaczyna w środowisku naturalnym spadać. Niektóre dawniej powszechne w uprawie gatunki roślin zostały już w zasadzie całkowicie prawie że wyeliminowane z uprawy oraz z naszej diety. Inne zaś stały się gatunkami marginalnymi w uprawie. Zjawisku tak zwanej erozji genetycznej, które towarzyszy nowoczesnemu rolnictwu, można przeciwdziałać. W jaki sposób? Można stosować ochronę dawnych gatunków poprzez wpisywanie na listy produktów tradycyjnych, produktów czy też roślin uprawnych marginalnych, by ich pokazywać innym, którzy chcą bezpiecznie się odżywiać, oraz odmian chronionych. W ten sposób dajemy szansę wprowadzenia do uprawy zapomnianych już gatunków i odmian, z których się cieszyli nasi przodkowie. Wskazuje się także możliwość rejestracji zapomnianych gatunków i dawnych lokalnych odmian jako tradycyjne lub regionalne. Dziś, proszę Państwa, gościmy w naszym studiu pana Grzegorza Świtalskiego, który podjął się próby wprowadzenia do uprawy prastarej odmiany pszenicy sandomierki, którego witamy dziś w naszym studiu. Witaj, Grzegorz. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Grzegorz, skąd wziął się pomysł Twój na renesans pszenicy sandomierki i co się z tym wiąże? Skąd pomysł? Pomysł wypłynął. Bardzo trudno określić, skąd dokładnie wypłynął. Wypłynął na pewno z mojego wychowania, z moich korzeni, które są właśnie tutaj głęboko zapuszczone. Z lektury wspaniałych starym językiem, sandomierską gwarą napisanych legend przez Romana Koseły. Z miłości wypłynął do Wisły. Z miłości do żeglugi wiślanej, do tradycji wiślanych, które kultywuję już blisko 20 kilka lat, aż się boję pomyśleć ile. To wszystko trzeba było kiedyś jakoś ująć w nazwę. Dlaczego? Powstał Dubas. Pierwszy w historii nowożytnej, pierwsza próba rekonstrukcji Dubasa, półszkuty, wielkiego ciężarowego statku, który woził kiedyś, uwaga co, pszenicę, sandomierkę. Jak dać na imię Dubasowi sandomierza, jak nie sandomierka, prawda? Więc wróciły. Wróciły lektura, wróciły rozmowy na temat tajemnicy, czymżeż ta pszenica była i co ona nam oferowała. Żeby to sprawdzić, jednak trzeba spróbować włożyć tego palca i spróbować, czy to jest pyszne też na nasze standardy. Postanowiłem poszukać, pytałem, prosiłem i znalazłem. Znalazłem.
Grzegorz, chciałem Ci coś informacji jeszcze ciekawych podać, które znalazłem, a mianowicie pewne informacje znalazłem w wademekum dawnych roślin uprawnych, które zostały opracowane przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, które podaje, że zielona rewolucja w latach 60. minionego stulecia kierowała się wydajnością i opłacalnością, po prostu tak zwana konwencjonalna uprawa. W przeszłości człowiek zajmował się pozyskiwaniem żywności ze zbieractwa przede wszystkim i jak się okazuje, dane wskazują na to, że człowiek się żywił żywnością pozyskiwaną z około 2000 gatunków. A obecnie dolicza się, że człowiek korzysta z około 180 tylko gatunków. Więc ilu gatunków już nie spożywamy? Z których okazuje się, że tylko 6 dostarcza aż 90% żywności. I wśród tych 6 jest kukurydza, pszenica, ryż, ziemniak, maniok, soja, no niektórzy jeszcze 7 dokładają rośliny, bo trudno nie dołożyć, 7 gatunek, trzcina cukrowa. No nic dziwnego, że ten nasz cukier coraz mniej słodki się staje, nie? W przyrodzie giną nam wartościowe w związku z tym genotypy roślin uprawnych. Całkowite wyeliminowanie niektórych gatunków z diety prowadzi nam do trudnych do zdiagnozowania często alergii, chorób. No i tu mamy odpowiedź, co się z nami czasem dzieje. Co nam trudno, to pytanie sobie odpowiedzieć. Dlatego ochrona starych odmian i ras to nie tylko wyraz sentymentu do dawnych lat, tak zwanych babcinych produktów, lecz również zachowania materiału wyjściowego dla hodowli, no bo jeżeli będziemy chcieli coś ciekawego otworzyć w krzyżówkach, no trzeba jednak sięgnąć po ten stary genotyp, a skąd go wziąć. Nie wiem, Grzegorz, czy wiesz, że gatunki pradawne zostały na dobrą sprawę, okazuje się, udomowione 8-11 tysięcy lat przed naszą erą. Wtedy zaczął człowiek je uprawiać, bo wyselekcjonował, które to gatunki roślin, zbóż warto byłoby uprawiać. Natomiast wszystko na to wskazuje, że na terenach obecnej Polski zainicjowano sadzenie i uprawę roślin około 1000-2000 lat przed naszą erą. Dziś podejmowane jest wiele inicjatyw mających na celu ponowne wprowadzenie do uprawy ginących gatunków i odmian, tak zwanych pradawnych, czyli mających no, tysiące lat już historii i do nich należą ze zbóż to, co najwięcej się uprawiało, co jest najcenniejsze, a mianowicie pszenice tak jak orkisz, która do dziś jeszcze w małych ilościach jest uprawiana i chleb orkiszowy możemy kupić, ale również jest taka pszenica jak samopsza, płaskórka, twarda, zwyczajna. Różni się one przede wszystkim wyglądem kłosa i siłą przelegania łuski. Jeśli chodzi o pszenice zwyczajne, to są to pszenice, u których łuska najlepiej odchodzi do ziarniaka. Ziarniak jest czysty i wśród tych pszenic zwyczajnych właśnie wyróżnia się sandomierka, która no, robiła furorę jeszcze w czasach średniowiecza. Ja osobiście pamiętam ją jeszcze z lat 60., bo jeszcze na przełomie lat 60., 70. ona w zasadzie skończyła się w uprawie tu u nas. Później weszła pszenica litewka, no, a po niej wszystkie inne hodowle zaczęły wchodzić, no i pomału sandomierka nam znikła z pola widzenia, z naszych pól weszły inne. Grzegorz, skąd udało Ci się zdobyć materiał wyjściowy, który zniknął z uprawy na początku lat 70. minionego stulecia, czyli około 50 lat temu? Skąd się udało ten materiał pozyskać? Bo nie wierzysz z naszych pól. No nie, 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 nie. Powiem szczerze, że zacząłem robić research, pytając rozmaitych rolników i wpadłem na pomysł, że przecież jest coś takiego jak bank genów. Jako osoba prywatna, jeszcze wtedy nie powstała Fundacja Sandomierka przecież, ani już wpływał Dubas Sandomierka, oferując swoje rejsy po Wiśle,
postanowiłem skontaktować się z bankami genów. Wysłałem list do Rosji, wysłałem list do Polski, do polskich banków genów oraz do Czech. Zapomniałem o całej sprawie, machnąłem ręką, stwierdziłem, no cóż, nie udało się, może kiedyś przyjdzie ta pszenica do mnie. I nagle dostaję odpowiedź z Czech, z Pragi. Przemiła pani pyta, jak to prywatnej osobie mają oni udzielić tej próbki sandomierki, dlaczego napisałem do nich, że jest to, chciałbym do celów edukacyjnych tę pszenicę pozyskać. Odpowiedź moja była dosyć rzęsista, dosyć obszerna, jakoś miałem, tak mi się ładnie pisało. Roztoczyłem wizję, że chciałbym tak naprawdę przywrócić tę pszenicę na tereny sandomierszczyzny. Widocznie byłem przekonujący, że odpowiedź była krótka. Świetnie. Nigdy nie robimy tego, żeby wysyłać interesantowi prywatnemu, ale tym razem zrobimy wyjątek, skoro taki szczytny cel przyświeca panu i wysyłamy do pana próbkę. Podziękowałem, obiecałem, że będę się dzielił efektami tego projektu, który sobie sam powstał. Zapomniałem o sprawie, później szybki kontakt z firmy kurierskiej, że jest przesyłka z Pragi. Wtedy mi się przypomniało, że to jest. Zrobiliśmy unboxing, jest on gdzieś nagrany i garsteczka 132 ziaren się ukazała naszym oczom. I co z tym zrobić? No i posialiśmy już pod opieką pana doktora. Pierwszy plon. Efekty wspaniałe. Dla nas to już jest takie odkrycie pewnej tajemnicy, delikatne odkrycie, jeszcze musimy poczekać na dalsze fakty, ale jest to, im dalej w las, tym więcej drzew, a te drzewa równa się jednostka pasji. Im dalej, tym bardziej pasjonująco się robi. Czy masz jakieś informacje, kiedy były pozyskane do banku genów, czy do banku nasion te nasiona, czy udało się uzyskać informacje? Kiedy one były pozyskane do banku? Rozpiętość jest pomiędzy 1900 bodajże pierwszym, drugim rokiem, a 20 którymś. W tym momencie mam te dokumenty, które przyszły razem z próbkami pszenicy i obiecuję je opublikować dokładnie, ale gdzieś mi się kołacze początek XX wieku, więc miejmy nadzieję, że to jest ten ważny... Czyli w banku genów one mogły około 100 lat już leżeć. Mogły. Jeżeli tyle lat były w banku genów, wtedy jeszcze nie było rozwiniętej hodowli nowych odmian, więc można przypuszczać, że genotyp tych nasion jest dość dobrze odzwierciedla to, czym się cechowała pszenica w przyszłości. Więc jest duża nadzieja, że ten genotyp zachowamy i to, co odtworzymy, to będzie to, co czym się karmił jeszcze Kazimierz Wielki i tam inni w dawnych czasach, a ta pszenica wtedy robiła dość dużą furorę. Dziś, proszę Państwa, bank genów w zasadzie prawie każdy kraj ma. U nas jest to Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genetycznych, które prowadzi Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. No ale Grzegorzowi stamtąd się nie udało pozyskać nasion. No i jedną właśnie z rodzimych odmian pszenicy zwyczajnej była nią sandomierka, uprawiana w czasach średniowiecza na obszarze leżącym nad Wisłą. Później również w Niemczech, w Ameryce Północnej tam również powędrowała. Charakteryzowała się między innymi niewielkimi wymaganiami co do gleby oraz małymi potrzebami nawozowymi. Również przeniesiona do uprawy do Niemiec, do Ameryki. No, literatura podaje, że nie osiągano tam tak dobrych efektów jak na terenie sandomierszczyzny, opatowszczyzny, bo tu była przede wszystkim, no myślę, że trzeba to wiązać ze specyficznym klimatem, no i ze specyficzną glebą, głębokim zaleganiem lesu, który też dostarczał umiarkowaną wilgoć. Być może z tym się to wiązało. Natomiast Grzegorz, powiedz mi, co według Ciebie mogło decydować o dużej popularności sandomierki w okresie średniowiecza, również w Europie, bo wiemy, że Amsterdam, tam ta pszenica też bywała i też się cieszyła bardzo dużym powodzeniem. Co mogło być przyczyną, że
ona miała tam tak duży popyt i tak duże, no, że powiem, wzięcie. No cóż, pszenica była uważana za najbardziej taki wartościowy, najszlachetniejszy gatunek zboża. Chleb z niej był produktem luksusowym, a więc może taka trochę niedostępność, bo jednak trzeba było wypłacić za to sporą sumę pieniędzy, zarezerwowany dla tych najbogatszych obywateli. Wraz ze wzrostem znaczenia chrześcijaństwa, jego ekspansji na północ, rola pszenicy utrzymywała się przez całe średniowiecze. W krajach chłodniejszych, w klimacie, tam gdzie klimat chłodniejszy, ta pszenica jednak była dalej mało dostępna jako towar. Kojarzona była, jak już wspomniałem, z klasami wyższymi, a taka drobno mielona, przesiewana, biała jak śnieg, prawda, mąka z tej pszenicy, no była taka, którą znamy my, Europejczycy, obecnie. To już była zarezerwowana do wypieków tego chleba, czyli dla tych najwyższych sfer. Można przypuszczać, że pszenica zwyczajna, jako tak, przy której plewa nie przylegały, była po prostu łatwiejsza do pozyskania, a tym bardziej, że było duże wypełnienie to masą wewnętrzną mąki, no to też to miało swoje znaczenie. Jak sądzisz, czy w średniowieczu chleb był powszechnie spotykany na stołach u mieszkańców Europy i Polski ogólnie mówiąc? Czytamy, że do XIV wieku praktycznie nie był powszechnie spotykany na takich stołach niższych klas społecznych, a już w szczególności w tych krajach północnych. Tam uprawa zboża jest po prostu trudniejsza. Chleb stał się podstawą diety dopiero w wieku XV. No i cóż, wypierał te posiłki, które dziś troszkę hołubimy. Mówię o tych opartych na owsiance czy kaszach rozmaitych. Dziś mówimy, że bardzo zdrowych. Na zakwasie, ten chleb na zakwasie, popularniejszy w południowych rejonach uprawy pszenicy. Natomiast ten płaski chlebek bez zaczynu, z jęczmienia, owsa czy żyta, to był powszechniejszy, czy to na wyżynach, czy to właśnie na tej wspomnianej północy. Innym spotykanym często na średniowiecznych stołach elementem była taka gęsta zupa w stylu owsianki, ale jednak podstawą była właśnie pszenica gotowana na bulionie, kto bogatszy, a nawet przyprawiana. Tak, jeśli wrócimy do naszej sandomierki, to co w swoim doświadczeniu wychodzi, to pozyskane nasiona cechują się znaczną ilością genów pierwotnych, i obecnie sprawdzane są pod względem jednorodności genetycznej. Tu uzyskujemy pomoc pana profesora Piotra Kraski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. No i od tego, co nam wyjdzie z poszczególnych tych nasion w materiale tutaj badawczym, no zdecydowane będzie, czy będą wszystkie nasiona pozyskane, czy też ewentualnie będzie to rozmnażane tylko z tych nasion, które mają najwięcej genów pierwotnych, ale ilość tych genów pierwotnych, badania wnikliwe, już molekularne, wskazują, że jednak jest bardzo dużo, ale ślady genów współczesnych się tam małe pojawiają, czyli no, migracja nowych odmian w momencie pozyskania tych nasion, jakaś tam z tego wynika, że była. Zazwyczaj niższe plony gatunków i odmian prahistorycznych się to obserwuje, nie pozwalają w związku z tym te odmiany prahistoryczne często konkurować ze współcześnie uprawianymi, dlatego przypuszcza się, że będą stanowiły marginalną część naszej diety i poszerzenie bioróżnorodności na obszarach wiejskich, aczkolwiek no, to jeszcze nie stanowi, czy na pewno tak będzie, bo no, wszystko zależy od tego, jak to w uprawie faktycznie będzie wyglądało. Czasem niższy plon jest rekompensowany za to zdrowotnością. W związku z tym, jak Grzegorz sądzisz, czy wypieki z mąki pozyskanej z ziarna sandomierki mają szansę być traktowane jak produkt luksusowy?
Mam nadzieję, że nie w rozumieniu takim niedostępnym, luksusowym, drogim. Nie chciałbym, żeby to jako był drogi. Jako luksus czasem rozumiemy albo mało osiągalny, albo drogi, tak? Dokładnie. Tak, żeby to rozumieć jako drogi. Chciałbym, żeby cenowo. Każdy z nas, kto chce, czy to sandomierzanin, mieszkaniec Sandomierszczyzny, żeby był zaznajomiony, mógł w każdej chwili ten produkt końcowy, czy też posiać sobie tę pszenicę samodzielnie, żeby mógł to zrobić. No ale chciałbym również, żeby się pojawiła też pula produktów dla turysty przysłowiowego. Dlaczegoż by nie? Bądźmy dumni z tego, co wyrasta z naszej ziemi, z naszych korzeni. O tym, czy będzie to popularna, powszechna może rzecz, zadecyduje kilka czynników, takich jak stopień krzewienia, liczba źdźbeł na roślinę, wskaźnik namnażalności, czyli po prostu plony, wydajność wypiekowa tej mąki. To wszystko przyjdzie do nas, prawda? To czy będziemy, czy uzna się, że surowcem do wypieku jest mąka setka, ta pełna, prawda, ciemniejsza, czy ta właśnie już biała. To wszystko pokaże nam życie. Ja wierzę w to, że każdy, kto przyjdzie na pokład Dubasa Sandomierki, będzie mógł skosztować jakiś, umówmy się, chlebek, jakąś odrobinę. Ja też obiecałem pewnej znanej restauracji wspaniałej, która sama wypieka chleb, że jak tylko będzie taka możliwość, to pierwszy chleb wypiecze ona, ta restauracja, i sprzedamy ją na jakiejś aukcji charytatywnej, na jakiś fajny, dobry cel. I trzymajmy kciuki wszyscy, żeby wróciła do nas pszenica, ta dobra pszenica, ta nieuczulająca, jak wierzę, ta, która, na której się nie da powiesić żadnego psa przysłowiowego, tylko taka, która będzie dumą naszego regionu, bo mamy być z czego dumni, ale taka dodatkowa duma z pszenicy, to myślę, że byłaby naprawdę wartość. No ja aż się prosi zapytać, jak się ten chleb może ewentualnie nazywać. No pewnie chleb z pszenicy Sandomierki. Pewnie tak, a tu o nazwie własne nie trudno. Możemy rozpisać konkurs, możemy zrobić degustację, możemy piękne burze mózgów, a nawet kłótnie kontrolowane uskuteczniać, żeby wyszło z tego coś dobrego. Do czego zapraszam? No cóż, wypada tylko życzyć, żeby namnożenie tej pszenicy poszło jak najszybciej, żebyśmy mogli skosztować tego chleba. Ja się wpraszam na chleb nawet z mąki setki, bo mąka setka to rozumie, że będzie miała dużo błonnika. Nie pogardzę błonnikiem dla perystaltyki jelit. Tak jest. W związku z tym myślę, że skorzystam z pierwszych kęsów tego chleba, czego życzę Ci, żeby to wyszło. Będę też wspomagał, jak tylko będzie można. Dziękuję. Także do zobaczenia przy bochenku chleba z pszenicy Sandomierki. Ciśnie się na usta smacznego, proszę Państwa. Trzymajmy kciuki, żeby móc to powiedzieć w pełni smacznego. Dziękujemy Ci, Grzegorz, za spotkanie, dziękuję za informacje bardzo. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach Agrosfery.